Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Republika po południu. Już za chwilę rozmowa z moim gościem, a będzie o prawie polskim. No właśnie, o prawie polskim i prawie Unii Europejskiej. Do zobaczenia za minutę z naszym gościem. Nawet i szybciej. Witam serdecznie na antenie telewizji Republika. Jest już mój gość Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, o polskim prawie, o praworządności, od właśnie tym, czy jest nadrzędne prawo polskie, polska konstytucja. Mówimy od bardzo, bardzo dawna. Teraz kolejne orzeczenia. Trybunał Konstytucyjny wydał dzisiaj, dosłownie przed chwilą, orzeczenie. Środki tymczasowe Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są niezgodne z konstytucją. Przepis traktowany w zakresie, w jakim TSUE wydaje środki tymczasowe odnoszące się do polskich sądów, niekonstytucyjne są, uznaje dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. O jakich środkach mówimy? Mówimy między innymi właśnie o tym, iż TSUE zobowiązało Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. No, panie ministrze, ja podejrzewam, że są politycy, którzy też w tym się gubią, co ma dopiero powiedzieć osoba, która na bieżąco tego nie śledzi. Natomiast podstawowym i chyba prostym pytaniem jest pytanie, czy Unia Europejska chce ingerować na tyle w polskie prawo, że Polska za chwilę stanie się niesuwerennym właśnie państwem, a o suwerenności mówi się w haśle, w znaczeniu hasła, jakim jest słowo Unia. Pani redaktor, ta sprawa rzeczywiście prawnie jest złożona i dyskusja dotycząca relacji prawa unijnego z prawem krajowym, czy też kompetencji sądu unijnego, wcześniej Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, teraz nazywającego się Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o relacji między tą instytucją a sądami krajowymi, toczy się w wielu krajach chyba od dawna i w gronie prawników, i w gronie polityków. Natomiast z punktu widzenia polskiej konstytucji, a także ustroju prawnego wielu innych krajów, sprawa akurat, która była, jest przedmiotem tego zasadniczego pytania, na ile Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może decydować o ustroju sądowniczym państw członkowskich, wydaje się dość oczywista. Unia Europejska działa na podstawie tak zwanej zasady przyznania. Ta zasada wskazuje, że może poruszać się wyłącznie w ramach tych kompetencji, w ramach których państwa członkowskie w traktatach powierzyły jej odpowiednie obszary do regulowania. Państwa członkowskie w żadnym z traktatów nie powierzyły Unii Europejskiej, a więc jej instytucjom, prawa do decydowania o właściwości bądź niewłaściwości powoływania poszczególnych organów sądowniczych krajowych. I w tym zakresie, oczywiście ja jeszcze nie zapoznałem się szczegółowo z uzasadnieniem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, natomiast w moim głębokim przekonaniu dość oczywiste jest, że skoro nie powierzono instytucjom europejskim, w tym Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kompetencji do decydowania, w jaki sposób jest skonstruowany system sądowniczy w Polsce, w jaki sposób są powoływane poszczególne instytucje sądowe w Polsce, no to skoro nie powierzono tej kompetencji, no to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tej kompetencji nie posiada. I więc można powiedzieć, złożona dyskusja prawna, wielowątkowa, akurat w tym przypadku odpowiedź na to pytanie postawione przez panią redaktor wydaje się dość proste i jak sądzę także złożone uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego, którym będę się zapoznawał jeszcze, sprowadza się, jak sądzę, do tego rodzaju dość klarownej, oczywistej odpowiedzi. No dobrze, ale panie ministrze, tutaj też ja często stawiam to pytanie, natomiast
Czy ja to jest zasługa, że w ogóle na temat praworządności w Polsce mówi się tak często i tak dużo i w takiej negatywnej narracji na tle Unii Europejskiej? No, komu państwo powinniście podziękować, to chyba złe słowo, ale za czyją przyczyną w ogóle tak bardzo ta Unia Europejska w tych czarnych kolorach widzi Polskę? Niestety część polityków opozycji uznała za właściwą ścieżkę walki politycznej umiędzynarodowienie rzekomego naruszania praworządności w Polsce. Na początku czyniono to z pewną nieśmiałością. Na początku jednak część polityków miała tutaj jednak pewne opory. W tej chwili czyni się to w zasadzie bez specjalnych zahamowań. Wprost część polityków domaga się interwencji ze strony organów europejskich i takiego brutalnego ingerowania w polski konstrukt ustrojowy. To jest niesłychanie szkodliwe, no bo to w istocie oznacza, że politycy opozycyjni ze szkodą dla Polski próbują realizować własny interes polityczny. I a propos tego własnego interesu politycznego, panie ministrze, czy ta dyskusja, która jest wokół prawa w Polsce i tej całej praworządności, czy to jest jakby jedyny element, na którym swoją pozycję polityczną buduje dzisiaj opozycja, bo w innych tematach nie ma nic do zaoferowania? Czy tak możemy to rozpatrywać? Czy rzeczywiście tutaj Polacy powinni mieć powody do obaw, że żyjemy w kraju niedemokratycznym? No właśnie, warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy dzisiaj w Polsce mamy do czynienia z ustrojem, który każdemu gwarantuje dochodzenie swych praw. To jest zasadne pytanie. Ja myślę, tu być może zaskoczę panią redaktor i szanownych państwa, że jest jeszcze wiele obszarów, gdzie należy poczynić wysiłek w zakresie właśnie choćby reformy wymiaru sprawiedliwości, żeby każdy polski obywatel miał to poczucie, że może swoich praw dochodzić. Jest wiele decyzji budzących duże kontrowersje społeczne. W wielu przypadkach cały czas procedury sądowe przeciągają się i są przewlekłe. I tu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, ale to akurat właśnie te propozycje, które formułuje polski rząd w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości, mają zmierzać do tego, żebyśmy mogli w jakiejś perspektywie czasowej mówić o tym, że prawa obywatelskie i ich poszanowanie jest w Polsce gwarantowane. Proponuje się w zamian jakąś dyskusję i odwrócenie pojęć. Znaczy właśnie próbę tej reformy, wprowadzania tych zmian, uzdrawiania wymiaru sprawiedliwości próbuje się przedstawiać jako naruszanie czyichś praw. Panie ministrze, to jeszcze zapytam, ponieważ rzecznik rządu przypomina poprzednie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego jeszcze za kadencji pana profesora Rzeplińskiego czy profesora Safiana. No i mówi tak, Trybunał idzie w kierunku linii orzeczniczej realizowanej przez chociażby profesora właśnie Rzeplińskiego czy Safiana, to nie jest żadne nadzwyczajne rozstrzygnięcie i chyba nikogo nie dziwi, że Polski Trybunał Konstytucyjny idzie w kierunku poprzedniej linii orzeczniczej, jeszcze realizowanej przez właśnie wcześniej wymienionych sędziów. I te poprzednie orzeczenia mówiły dosłownie to samo, że nadrzędnym prawem jest prawo polskie, prawo polska konstytucja. Więc co tak bardzo dziwi polityków opozycji? A do tego dodam jeszcze pytanie, bo politycy opozycji mówią, że jesteśmy na drodze do polexitu, panie ministrze. To jest takie hasło, którym politycy opozycji próbują się posługiwać jak politycznym mieczem, bo doskonale wiedzą, że polskie społeczeństwo jest zdecydowane w swoim stosunku do Unii Europejskiej, jak chodzi o pozytywne ustosunkowanie się do naszego członkostwa w Unii Europejskiej, i tego nikt nie kwestionuje i żadna polityczna siła, proszę zwrócić uwagę, parlamentarna w tej chwili nie kwestionuje korzyści płynących z członkostwa w Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że w związku z powyższym powinniśmy godzić się na wszystkie te procesy, które w Unii Europejskiej mogą być szkodliwe dla polskiej racji stanu, a także mogą być szkodliwe dla samej Unii Europejskiej, bo zwracam uwagę, że jeżeli mielibyśmy zgodzić się z tym, że Unia Europejska
decyduje za państwa członkowskie, również w tych obszarach, o których państwa członkowskie nie powierzyły jej kompetencji do podejmowania takich decyzji, to w istocie przyszłość Unii Europejskiej rysuje się w bardzo ciemnych barwach, bo to jest odbieranie suwerenności państwom członkowskim, w praktyce odbieranie suwerenności narodom europejskim. No dobrze, ale panie ministrze, czy to straszenie polexitem? Panie ministrze, czy to straszenie... Ostatnie pytanie, panie ministrze. Czy to straszenie w ogóle, czy chociaż w 1% była kiedykolwiek rozmowa o tym na właśnie łamach rządu polskiego, czy w ogóle w Zjednoczonej Prawicy, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej? Chcę to bardzo zdecydowanie powiedzieć. Nigdy temat polexitu poza kręgami opozycji, która próbuje ten temat nieustannie podnosić, a która, przypomnę, że kiedy było głosowanie nad funduszem odbudowy, to właśnie zagłosowała w znacznej części tak, że jeżeli to ona to głosowanie by wygrała, to można by się zastanawiać, czy to nie jest droga do kwestionowania solidarności europejskiej. W łonie rządu ta solidarność europejska nigdy nie była kwestionowana, tak jak i sam temat ewentualnego opuszczenia Unii Europejskiej. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk był państwa i moim gościem, a już za chwilę na antenie telewizji Republika, program Wolne Głosy. Do zobaczenia.